Cześć, witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, jest piękna wiosna, czas wyjść z postapokaliptycznej piwnicy. Jestem sobie tutaj po pracy, siedzę sobie tutaj w swoim zagajniku, popijam sobie kawkę. Za chwilę przyjdzie czas upiec steka na ognisku. I mam książkę, którą sobie poczytam, zaraz o książce wam chwilę opowiem, ale dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę o koszulach marki Taggart. Jedną taką koszulę mam tutaj. Drugą mam tutaj, trochę wam o nich opowiem, po co w ogóle komu koszula i tak dalej. Wydaje mi się, że wiosna, jesień, tak samo lato, wieczorami przy ognisku koszula to jest fajna opcja, bo w momencie, kiedy już się robi ciemno, robi się trochę chłodno, ten t-shirt czy jakiś tam long sleeve, czyli taka koszulka z długim rękawem po polsku, tak byśmy to nazwali, może nam gdzieś tam piździeć, ciągnąć po plecach i koszula to jest fajna opcja. Więc tą koszulę warto mieć. Poza tym koszula to jest taki element klimatyczny, a koszule marki Taggart są szyte w Polsce. W koszuli generalnie wyglądamy trochę bardziej elegancko. Mówiłem, że mam książkę, opowiem wam o książce. Książka to jest ostatnia na imprezie Bethany Clift. To jest debiut autorki. Jest to książka postapokaliptyczna, dostałem ją od wydawnictwa Rebis. I jak możemy sobie przeczytać z tyłu, tutaj mamy morskie opowieści. Jest grudzień 2023 roku i nasz świat właściwie przestaje istnieć, czyli post-apo. Ludzkość wymiera za sprawą wirusa o nazwie 6DM, 6 dni maksimum. Tyle maksymalnie człowiek zarażony tym wirusem może przetrwać. Nie będę wam czytał całego tego tyłu, oczywiście wrzucę wam linka, możecie sobie przeczytać w tej książce, ale w Londynie udaje się jakimś cudem przetrwać jednej kobiecie, czyli taki znany motyw, jedna osoba, wybraniec, który nam przetrwał, masę było takich opowieści, mając za towarzysza jedynie psa, no cóż za niespodzianka, wyrusza w podróż, by upewnić się, że nikt nie przeżył. Tutaj możemy przeczytać sobie, że świeża, szczera i o dziwo poruszająca, świeża, szczera i o dziwo poruszająca na duchu książka o końcu świata. Więc błyskotliwe, momentami zabawne, emocjonalnie i krzepiące odmienne ujęcie tematu postapokaliptycznego świata. Jeżeli ktoś lubi książki postapokaliptyczne, to myślę, że może warto się zapoznać z ofertą Rebisu. Oni też wydają moją ukochaną Dune, która nie jest postapokaliptyczna. Jeżeli ktoś nie czytał Duny, szczerze polecam. Więc książka. Siedzę sobie tutaj, będę piekł steka, będę sobie ją czytał. Nie będę książki recenzował, gdyż nie jestem recenzentem. Wróćmy do koszuli. Koszula Taggart. Taggart, marka myśliwska, firma związana od lat z lasami państwowymi. Zaczęła szyć dla myśliwych, outdoorowców. I koszula jak najbardziej klasyczna, outdoorowa, można by powiedzieć taka, no jak widzimy Amerykanie do lasu i tak dalej. Oprócz tego, ja tych koszul używam ponad pół roku, październik, listopad zeszłego roku. Na przykład na święta te koszule sobie zabrałem, jak jechałem do rodziców na święta i no można wyglądać bardziej elegancko, nawet jak się jest starym, grubym, ma się siwą brodę, to w takiej koszuli się wygląda trochę lepiej niż bez takiej koszuli. W takiej czapce też może się trochę lepiej wygląda i tak, no nie wiem, po myśliwsku czy tam outdoorowo. W naszym kraju oczywiście jest rozgraniczenie, bo myśliwi są tacy, siacy, sracy, ale jak sobie popatrzycie tam Kanada, Stany Zjednoczone, czy nawet Skandynawia, to tego rozgraniczenia nie ma tam. Outdoor, myśliwstwo to jest jedna bajka. No i myślę, że tak jest. Wywodzi się z tego samego, bytujemy w tym samym miejscu, więc niezależnie od tego, czy jesteście myśliwym, czy nie, ciuchy myśliwskie jak najbardziej ok. Koszula taka w kratę, jak najbardziej jest to rozwiązanie, nazwijmy to, klasyczne. Nawet bardziej niż ta czapka pasowałby mi kapelusz na przykład z szerokim rondem, taki, nie wiem, typu australijskiego czy amerykańskiego. Tutaj jakieś zęby krokodyla i tak dalej. Myślę, że to fajnie by się wszystko komponowało. Ja koszulę lubię. Tak jak mówię, siadamy do ogniska, tutaj jest nam ciepło, koszulę mamy rozpiętą, ale po plecach gdzieś nam czasem ciągnie. Zakładając polar, bluzę, kurtkę czy cokolwiek innego, może się okazać, że jest nam za ciepło. Koszula jest na tyle cienka, że jednak tego ciepła trochę nam dodaje, jeżeli nawet tą stójkę gdzieś tutaj sobie poupychamy, jak jest zimno, jako dodatkową warstwę zimą czy jakąś taką późną jesienią, też oczywiście zapewni nam dodatkowe ciepło. Tutaj ta koszula ma, nie wiem czy będziecie widzieć, ma takie z takiej irchy, ze skóry,
takie wstawki wzmacniające, tak samo tutaj na łokciach. Tych koszul oczywiście jest kilka różnych rodzajów, kilka różnych krojów, co fajne. Taggart produkuje koszule z tych samych materiałów, męskie i żeńskie. Czyli jeżeli wasza lepsza połowa, czy tam gorsza, w zależności jakie tam macie układy, też chciałaby z wami chodzić do lasu i chcielibyście się ubrać w ten sam sposób. Nie każdy kto chce, ale będą osoby, które będą chciały to robić. Nie ma najmniejszego problemu. Zaraz pokażę wam drugą koszulę. No dobrze, druga koszula. Jak widzicie, kolory też takie jesienne, stonowane. Mnie te koszule się podobają. Tutaj mamy kieszonkę. Jak widzicie, mamy, ona nie ma guzika, jest tylko taka zakładka. Paczka fajek z zapalniczką, kriketami się tutaj mieszczą. Tak samo mieści mi się tutaj telefon do tej kieszeni, więc czasem na przykład jak sobie tutaj przycinam drewno, rąbię to drewno na ognisko, odpalam sobie jakiś podcast, ten telefon sobie tutaj jest, dobrze wszystko słyszę, jest ok. Tak jak mówiłem, są to koszule polskiej marki, szyte w Polsce, więc myślę, że dodatkowy atut, jakość jak najbardziej topowa. I koszule, które kosztują 3, czasem nawet 4 razy więcej, czy to myśliwskie, bo myśliwskie ciuchy generalnie do tanich nie należą. Myślę, że ta jakość nie odbiega specjalnie. Oczywiście to jest kwestia tego, że trzeba by tych koszul poużywać na przykład 5 lat i wtedy można by powiedzieć, że nosiłem je, nie wiem, na przykład 120 dni w każdym roku, nosiłem je 5 lat, prałem je co 5 dni noszenia i tak dalej, i tak dalej. I jak one się sprały, trzeba by zrobić jakieś porównania. Nikt tego nie robi tak naprawdę. Tak. Jakość tych materiałów przez pół roku, te koszule wyglądają dalej jak nowe, mimo że już były prane. Zresztą koszuli też nie pierzemy tak często, pewnie jak t-shirtów czy bielizny. Więc tak to wygląda. Koszule Taggart, tak jak mówię, polska marka, w Polsce szyta. Więc myślę, że taki dodatkowy atut, ceny nie najgorsze, jeżeli popatrzymy sobie, oczywiście ktoś powie, o tam w Lidlu kiedyś były koszule flanelowe, koszula drwala za 6 dych. Okej, nie dyskutuję z tym. Cóż wam mogę powiedzieć, chcecie kupić koszulę w Lidlu, kupcie koszulę w Lidlu. Chcecie kupić koszulę polskiej marki, która ma fajny krój i naprawdę dobrą jakość, to kupcie koszulę, która ma naprawdę dobrą jakość. Jeżeli nie potrzebujecie koszuli w ogóle, nie kupujcie koszuli. Kupcie sobie w Decathlonie gdzieś tam coś takiego z, nie wiem, z nowoczesnych materiałów. Kupcie sobie ultralight, jeżeli nie lubicie takich rzeczy. Koszula to naprawdę jest taki gadżet dla outdoorowca, jak na przykład lampa naftowa. Można sobie kupić latarkę, można kupić lampkę obozową, ale lampa naftowa ma swój klimat. Koszula taka flanelowa czy taka bawełniana też oczywiście ma swój klimat. Wybór zostawiam wam. Ja koszulę Taggart z czystym sumieniem mogę polecić, jeżeli chodzi o jakość, funkcjonalność, wizualne jakieś takie aspekty. Myślę, że taki stary z siwą brodą, gruby morden dużo lepiej wygląda w koszuli Taggarta niż w jakimś tam obszarpanym t-shircie. Więc myślę, że mogę śmiało polecić. Jeżeli uważacie, że nie jest wam potrzebna, no to oczywiście jej nie kupujcie. Ja nigdy was chyba nie przypominam sobie, żebym kiedyś wam powiedział, że musicie coś kupić, żeby być prawdziwym bushcraftowcem, prepersem czy kimkolwiek innym. Myślę, że to jest bez sensu. Ok. Ja idę piec steka. Linki do koszul, wrzucę wam link do Taggarta, wrzucę wam link do kolby. Jeżeli macie blisko do kolby, myślę, że warto podejść. Tam jest albo Nicole, albo Karina. Ona naprawdę pomoże wam dobrać odpowiednią koszulę. Powiedzcie, że widzieliście film Mordena i Morden was zaprosił do kolby. Na pewno się ucieszy, a oczywiście jeżeli akurat będę na miejscu, będę miał czas, zawsze możecie dać znać, że jesteście na sklepie, przyszliście z mojego polecenia, wpadnę, przybiję piątkę, zamienię 5 słów. Można sobie zrobić jakieś wspólne zdjęcie, wiecie jak to jest. Ja już więcej nie przedłużam, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli potrzebujecie koszulę, to oczywiście, tak jak mówiłem, koszulę Taggart mogę z czystym sumieniem polecić. Możecie je kupić w kolbie, możecie je kupić w jakichś innych miejscach. Ja zapraszam do kolby oczywiście, bo pracuję w kolbie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.